Śląskim na kolejnym pokazie filmu, ważnego filmu, który produkowało Muzeum Historii Polski, a w Muzeum Śląskim dzisiaj jest premierem tego filmu. Autorem, pomysłodawcą jest nasz przyjaciel. Na pewno jest teraz on właśnie. Adam Pruna, który tak, brawa. Adam Pruna. Który na ostatniej prezentacji poruszył nasze serca i właściwie nie chciało się wychodzić wtedy z sali. Dzisiaj pewno będzie bardzo podobnie, ale nie chcę uprzedzać faktów. Poproszę przedstawiciela producenta tego filmu, czyli Muzeum Historii Polski, Marka Stremeckiego, rzecznika Muzeum Historii Polski, o powiedzenie kilku słów na temat tego projektu. Dzień dobry Państwu. Z jednej strony jest mi smutno, że ta premiera tego filmu nie odbywa się w Muzeum Historii Polski. Bo tak już powinno, w końcu to jest producent tego filmu. Ale tego muzeum nie ma jeszcze. To znaczy ono istnieje od 10 lat, ale nie ma swojego budynku. Tylko takie zwykłe biura. Bardzo zazdroszczę pani Alicji, jak przyjeżdżam, że to już by macie. Ale na szczęście jest coraz lepiej i w przyszłym roku zaczynamy budowę. Także da Bóg. To wkrótce będzie. Ale nie martwię się dlatego, że nie mamy premiery w naszym budynku, w Muzeum Historii Polski, ponieważ bardzo kochamy Muzeum Historii, Muzeum Śląskie. Które jest najlepsze muzeum w Polsce, tak w ogóle. Muzeum Historii Polski to ma być taka koncepcja, nie o muzeum, to nie ma być historia Warszawy pokazana. To jest pokazana cała Polska. To jest pokazana droga do wolności i niepodległości całej Polski. I nasza robota polega na tym, że jeździmy, szukamy do takich miejsc, które razem będą nam sprzyjać w tym budowaniu tej polskiej niepodległej budowie. Śląsk jest być może najważniejszym rejonem, o którym musimy opowiedzieć tym muzeum i chcemy opowiedzieć. Na razie przyjeżdżamy tutaj i uczymy się tego Śląska, za co pani dyrektor bardzo, bardzo dziękuję. Mimo, że nie mamy budynku swojego, robimy wystawy. Ciągle zapraszamy Państwa z całej Polski na nasze wystawy. Wypożyczamy miejsca, a to Zamek Królewski w Warszawie, a to biblioteki, a to inne miejsca, gdzie możemy pokazywać profesjonalne wystawy historyczne. W tej naszej robocie, takiej rutynowej nieraz, takiej polegającej na układaniu historycznych wystaw, zdarzają się momenty, gdzie wzruszamy się. I robimy wystawę nie dlatego, żeby opowiedzieć o kolejnym królu, o kolejnej okresie historycznym, tylko chcemy opowiedzieć coś, chcemy podziękować komuś, za to, że jesteśmy coś winni. Są takie momenty, że chcemy, w tej naszej robocie okazuje się, że jesteśmy komuś coś winni i to bardzo wiele. I chcemy zadośćuczynić im. W różny sposób to robimy. Między innymi poprzez robienie, przygotowywanie dokumentów filmowych. Adam Pruna, jeden z naszych przyjaciół, naszego muzeum z tego terenu, oprócz pani dyrektora Alicji Knast, jest tym człowiekiem, który takie filmy przygotowuje wspólnie z nami i które są opowieścią nie o danym okresie historycznym, to też oczywiście, bo to jest Muzeum Historii Polski, chcemy o tym opowiadać, ale opowiadają o ludziach, do których do tej pory nie można było mówić. To okrutne, ale tak. Mówimy o sprawach, o których do tej pory długo, długo nie opowiadano. A na pewno przez okres PRL-u. Nadrabiamy teraz to szybko, jeżeli to jest możliwe. Adam Pruna zrobił trzeci film dla Muzeum Historii Polski. Pierwszy był o pierwszym wojewodzie śląskim, panu Józefie Rymerze. Znacie go na pewno stąd przecież. Potem był film o Górnoślązakach, o tragedii górnośląskiej. Czyli o ludziach wywiezionych stąd do Sowietów, przez Sowietów. I wreszcie wtedy pomyślałem, powiedziałem Adamowi Pruni, ale pokażmy też, że nie tylko Górnoślązacy, bo ich tragedia była być może największa. Pokażmy też, że na tym tle, tak od południa, Sowieci dowodzili do lat 50. jeszcze dalej, o czym tak mało ludzie wiedzą. Ludzi ze Świętokrzyskiego, z Podlaskiego i tak dalej, i tak dalej. Ten film jest o tym. Tym filmem chcę podziękować Państwu obecnym, którzy brali w nim udział, za to, że jesteście z nami i że podzieliliście się tą opowieścią.
tej opowieści będziemy snuć jeszcze więcej. Mam nadzieję, że będzie też z pomocą Muzeum Śląskiego. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i zapraszam do projekcji. Dziad z Sybiru wraca. Ciężka mu tam była praca. W Sybiru on nie wzbogacił, tylko swoje zdrowie stracił. Długi kawał uszedł drogi, patrzcie jak zginają mu się nogi. Kije musi się opierać, żalu nawet łzy ocierać. Ale kroczy w swoje strony do swych dzieci i do żony. Bo i siostra, bracia, matka, mały wnuczek czeka dziadka. Tam, choć bardzo jest zmęczony, chce mu się dostać w swoje strony. Bo w Polsce domek mały, warty więcej niż Sybir cały. Ojciec został w swoim kraju zaresztowany przez obcą policję, NKWD. Kiedy wyszliśmy zza pagórka, zobaczyliśmy tysiące naszych chłopaków rozbrojonych. Siedziało już na łąkach. Oddziały NKWD już przyszły, konwojowe, i prowadziły nas do Miednik. W czasie prowadzenia doszło do jednego wypadku, że kto miał okazję uciec, to uciekał w las. Za nimi pogoń, jednego przyprowadzili, to na miejscu został rozstrzelany. Wszyscy widzieli, nikt nic nie mógł zrobić, chłopak zginął. 5 marca przecież rano po siostry byli ruskie, no. No i mnie Polaki też zabrali, bo było polskie wojsko jeszcze, no. Nic nie mówili, brali i tak prowadzili każdego, nie. Siekuj się, mówi, na 5 minut i koniec, no. A gdzieś to uciekł, to zaraz strzelali bokiem, no. Cała kwestia związana z wywózkami Polaków, obywateli polskich, oczywiście żołnierzy Armii Krajowej i cywilów, związana była z polityką Józefa Stalina, podbicia państwa polskiego. Są to więc represje polityczne skierowane wobec państwa i narodu, które de facto było państwem sprzymierzonym, ponieważ Polska oczywiście w odróżnieniu od państw Europy Środkowo-Wschodniej, jest chociażby Węgier, Czech, czy Słowacji przede wszystkim, czy państw bałtyckich, stała zawsze po stronie aliantów. Jak Ruscy weszli, to jeszcze zakłady były czynne. Właściwie Ruscy ich zatrzymali i tych ludzi, co internowanych mieli, już ich wszyscy mężczyźni od 18 do 50 roku bodajże tak było, pozbierali. Najpierw zegarki. Ten sąsiad jakoś nie miał tam przy sobie to. I prowadzili go i, no, i go chcieli go zastrzelić. No ale to było ciemno, tam było tak dużo drzewa, jakoś mu się udało ucieknąć. Co te Ruski wyrabiali? Jak te kobiety wyglądały, podrapane włosy, pocargane i sinaki. Chłop i żona jego i dziewczyna. Jak Ruski chcieli zgwałcić, to staro produła młody, to chcieli ją zastrzelili. Jeno zgwałcili do niej. Kolega przyszedł, mój z klasy, on był przy milicji. No i z listą przyszedł, powiedział Antek, masz iść do Walów tam. Tam są Rosjanie są z sobą gadać. No, posłali go, bo jego wuj, ojciec był wójtem. Niestety tam to było robione, ta lista u niego. Ojciec tą wojnę przeżył, pracując cały czas, i był przekonany, że nic złego się mu nie może stać, ponieważ mówi, ludzie muszą jeść, ludziom trzeba dostarczyć żywności. Ja nikomu nic złego nie zrobiłem. Wiadomo było, że on się zgłosił na komendaturę z radiem, bo nie wolno było mieć radia, i zdjął obrączkę i rzucił ją pod szafę. W ten sposób matka dostała jedyną pamiątkę po ojcu. Wiadomość, że ojca nie ma. Kolegów z tego samego cechu rzeźników w Koźlu, wszystkich aresztowano i wywieziono. Gdzie? Nie wiadomo. Zebranie zrobili we wsi, no i wszystkich zebranie zagarnęli, tych mężczyzn.
końcu tam kogo wypuścili, kogo zwolnili, a kilku zatrzymali. Naszych 16 osób było z Jaziewa. Do dzisiaj nic nie wiemy o nich. Nie mówili, że tam aresztowany jesteś czy coś, że tam wyjeźdź z nimi i przyjedzie z powrotem, tak mówił. I powieźli do Wilna. Jeszcze ja im sam drogę pokazałem, bo oni by na ten pociąg nie zdążyli, tak jak oni szli. A ja im pokazałem, że prędzej na pociąg zdążyć. No tak, tak na prosto przez kolej to zdążyli, pojechali. To jeszcze dostałem pochwała, że prędko im dałem możliwość siebie złapać. W 1947 na Boże Narodzenie aresztowali, rok przytrzymali w śledztwie tym, a potem rok tam w Mordowie. A z kolei my wróciłem w 1955 roku. W marcu 1947 roku NKWD aresztowała ojca. Wywieziono do Białegostoku i tam był przesłuchiwany przez Mirosława Milewskiego, że jest obywatelem Związku Radzieckiego, zdradził swój kraj i poszukiwany jest przez NKWD. Milewski go przesłuchiwał i w pewnym momencie mówi: to dobrze, panie Burzyński, jest pan wolny. Proszę tędy, przez te drzwi. A tam już byli Rosjanie, nakryli na niego płaszcz wojskowy, związali z kuli i wrzucili do samochodu ciężarowego. Pierwszy wyrok sądu to była kara śmierci za zdradę ojczyzny. Potem był jakiś obrońca z urzędu, potem mu zmieniono na 25 lat i rzeczywiście wsadzono, tak jak wielu, wielu innych Polaków, w jakiś pociąg i wywieziono do Workuty. Na konferencji w Jałcie Rosjanie uzyskali zgodę mocarstw zachodnich, że mogą pobierać reparacje poprzez niewolniczą siłę roboczą i poprzez deportację. Pierwszych ludzi zaczęto wywozić jako Niemców, Foldojczów, już z terenów Rumunii w drugiej połowie 1944 roku, czy z terenów Węgier. Stalin sądził, że uda mu się pozyskać niewolniczej siły roboczej z Europy Środkowo-Wschodniej około 500 tysięcy ludzi. Ci ludzie byli traktowani jako Niemcy. Przy tym ten termin Niemcy był traktowany bardzo dowolnie. Niemcem mógł zostać każdy, który nadawał się do pracy. Dotyczyło to zarówno obszarów polskich, obszarów kresowych, obszarów Bałkan, jak i terenów rdzennie niemieckich, za które uważano Prusy Wschodnie, no ale za które uważano również przede wszystkim Górny Śląsk i Pomorze. Nie było żadnych wyjaśnień. Potem jak się dowiedziałem od innych osób, to większość osób była złapana na ulicy. Przypadkowo. Gdzieś szli, prawda, czy z kościoła wracali, prawda, czy gdzieś tam, prawda, na spacerze przechodził, czy z zakupy, prawda, już do domu nie wrócił, po prostu został zabrany. Uzupełniali, prawda, tyle mieli w planie wywieźć, prawda, tyle wywieźli. Były takie pomówienia o współpracy z Niemcami. Takie zarzuty były ogólne dla wszystkich, nie? Potem myśli piechotą do Bytomia, do pociągu. A ludzie z Knurowa stali z boku, a myśli, idą te Niemcy, tak nam dogadywali. Pełno było tych ludzi i od razu mnie nie puścili ani do domu, ani nic, od razu aresztowali, zamknęli w Ośmianie i potem do Molodeczna, z Molodeczna do Babruńska. I tam siedziałem u tym więzieniu. Strasznie bili. Ja to szybko przytomność stracił. Mieli jakieś takie gumy czy coś, to po plecach przeważnie, po głowie. Mnie rewerwerem jak uderzył, i o tu mam, taki strum był duży. W czasie wojny rozbudowali Sowieci drugi system obozowy obok gułagu pod nazwą Główny Zarząd Obozów dla Jeńców Wojennych i Internowanych. I tutaj ta ludność trafia jako internowani. Rano o świcie z rzeczami kazano nam zejść na dół. Tam już stała cała kolumna z tysiąca chyba mężczyzn, a nas, kobiet, na końcu chyba dwadzieścia kilka, a za nami rozwścieczone, ujadające psy. I przyprowadzono na dworzec, pamiętam, to był początek wiosny, marzec 1945 roku. Śnieg jeszcze zalegał na peronach i myśmy musieli klęczyć na tym śniegu. Podstawione zostały wagony towarowe, odrutowane i oficer NKWD wyczytywał nazwiskami. Jedni leżeli, jedni musieli stać, bo to nie szło, żeby wszyscy nogi wyprostowali, tyle nas tam było w tym wagonie. Trafiło nas 72 więźniów do tego wagonu. Trudno sobie wyobrazić, jaka to jest powierzchnia, ale sądzę, że łącznie ileż ten wagon mógł być, 3-4 metry szerokości, długości mógł być 10 metrów, chyba nie więcej. I na tej przestrzeni było 72 więźniów, którzy
Przez cały okrągły miesiąc w tym wagonie pozostawali. Na Kresach był jakby ten problem, że to była pierwsza część terytorium polskiego, które zetknęło się z Armią Czerwoną, to Kresowianie mieli doświadczenie z Armią Sowiecką z 1939 roku. Z tak wywadzanego pierwszego Sowieta, w związku z tym można było się spodziewać, że niestety po raz kolejny NKWD przyjdzie i będzie aresztowało Polaków, a de facto Armia Sowiecka wkraczała na terytorium państwa polskiego w granic przed 1939 roku. Najbardziej wzruszającej i najwspanialszej historii o nim dowiedzieliśmy się w czasie pogrzebu, jak jeden z partyzantów opowiedział, że tuż już przed wywiezieniem ich dalej do Kaługi miał szansę uciec, bo mu to chcieli umożliwić rosyjscy żołnierze, których leczył, bo lekarzem leczył wszystkich. Kiedyś pojechali po lekarstwa do Wilna, do apteki i strażnicy powiedzieli: doktor, uciekaj. Ale on tylko poprosił ich, żeby mógł zobaczyć żonę i wtedy świeżo urodzoną córkę. I niestety zdecydował i powiedział o tym mamie, że nie może zostawić 7 tysięcy kolegów, żołnierzy i tylko 5 lekarzy tam było. Wiadomo było przecież, gdzie będą i że będą chorować, więc no mama ze łzami w oczach oczywiście, ale to zaakceptowała. Posiłek to przeważnie tylko była woda, wiadro wody. Jak pociąg jechał spokojnie, to jako tako. Ale jak pociąg hamował szybko, to wiadro z wodą się przewróciło i po wodzie było. Drzwi wagonu były odchylone po to, żeby takie korytko, dwie zbite deski wprowadzone do tych drzwi i zawiązane kolczastym drutem, żeby tego nikt nie otworzył. To koryto służyło na ubikację. Z obszaru Górnego Śląska rozpoczęły się wywózki ludności cywilnej. Z uwagi na tą skomplikowaną sytuację polityczną przedwojenną, z jednej strony na tej części, która znajdowała się w granicach II Rzeczpospolitej, prowadzono aresztowania w ramach oczyszczania tyłów, czyli każdy, kto przeszkadzał Armii Czerwonej, kto mógł być zagrożeniem, mógł być aresztowany, a następnie zesłany do sowieckiego łagru. Natomiast na obszarach tego, który znajdował się przed wybuchem wojny w granicach III Rzeszy Górnego Śląska, rozpoczęły się operacje internowania, czyli zatrzymywania każdego właściwie mężczyzny z tego terenu zdolnego do pracy. Ojciec został wysłany do Kremerowa, to jest w okolicach gór Ałtaj. Tam były takie pokłady węgla. Te chodniki były około pół do metra. Także niektórzy wybierali ten węgiel klęcząco, albo nawet musieli się położyć, żeby wybrać ten węgiel. A widzę, do dzisiaj widzę tę tablicę, na desce to tam było wypisane, że to jest obóz dla zbrodniarzy hitlerowskich. No w lagrze no to całej Europy ludzie, bo tu lager w centrum Rosji, tam i Irańczycy byli, i z Anglii, i Włosi byli, i Niemcy, tylko Murzynów nie było jeszcze. Przeważnie to z tych krajów zachodnich tego, tak. Obóz wyglądał, lager tak jak Oświęcim, identycznie. Strefa ochronna, pierwsze zasieki, pole zabronowane, po śladach widzieć, czy ktoś nie. Drugie ogrodzenie, już prąd był, wieżyczki na rogach, NKWD siedziało i reflektory. To celowo zawołał tego tam więźnia, bo który takie palaczy, który palił, a on tam narzucona te pety, kurczę, tam z tej wieży. Kazał mu pozbierać tam ten las, kurczę, w te zasieki i on go zastrzelił, że on chciał uciec z tego tam. Takie coś były. To dwa wypadki były tego tam. Trzeba było ustawić w kolumnę po 5 osób. Pod strażą nas oczywiście wyprowadzali. Takie przemówienie do nas było, zawsze odezwa taka. I ci z trojem po 5, ze stroja nie wychodzić. Znaczy iść w tym szeregu po 5. I nie wolno odchodzić. Szak w prawo, szak w lewo, szczytaje się po biegom. Krok w lewo czy w prawo będzie uważany za ucieczkę. Za niepoczynienie rozporządzeniu konwoju. Konwoj przenimiał oruzje bez upryżdzenia, czyli użyli broni bez uprzedzenia, jak za oddalenie się. Śmierć właściwie zaglądała nam w oczy często i właściwie czyhała na nas na każdym kroku. Przypominam sobie taki moment, kiedy byłam z Rosjanką w parze wtedy przy drzewie i na moment wyprostowałyśmy się przy tym drzewie, żeby odpocząć. Podbiegła Rosjanka jakaś i rąbnęła tą stojącą obok mnie pół metra ode mnie dziewczynę w głowę siekierą.
i na moich oczach ta głowa się prawie rozpadła na dwie części. I muszę powiedzieć, że to nie były wcale porachunki jakieś. To była tylko metoda na to, żeby nie być więcej na tej pracy głodowej, na chłodzie, mrozie, przy tym ciężkim spuszczaniu drzew, ale żeby trafić chociaż na trochę do więzienia, gdzie jest ciepły kąt i gdzie jest kawałek chleba podany. Metr 90 wzrostu i ważyłem 102 kg. Byłem bardzo silny. Spadłem do 48 kg. Straciłem zupełnie władzę. No, miałem to szczęście, że miałem takiego opiekuna. To był górnik śląski, bo tam cała kupa była też tych górników śląskich. Okazuje się, że byłem bardzo podobny do jego syna. No i on mnie pieścił, prawda. Udało się sprzedać za całe moje ubranie, jakie miałem, czosnku. Karmił tym czosnkiem, prawda, to dość, że ja powoli zaczynałem dochodzić do siebie. Obywatele polscy i Polacy byli wywożeni z Polski, tej nawet rdzennej, o której zawsze mówił Stalin, a więc tej Polski centralnej, co najmniej do 1948 roku. Tym bardziej oczywiście Kresy. Wyprowadzili nas z tego wagonu i jakiś taki oficer powiedział do mamy, że może oddać właśnie mnie, czyli najmłodsze dziecko, Libertę, swojej siostrze. I mama prawdopodobnie by się może i zgodziła, bo ja już zaczęłam kasłać mocno, ale moja siostra i mój brat, to pamiętam do dziś, jak trzymali mnie za nogi i krzyczeli: mamo, nie oddawaj Liberty, gdzie my, tam i ona. Ciotka płakała, mama płakała, myśmy wszyscy płakali. Oficer zaczął już ten jakiś krzyczeć na mamę, żeby się decydowała, czy mnie oddaje, czy nie. Ale w każdym razie zostałam. Zdarzały się na pewno takie przypadki i takie sytuacje, że przymusowi robotnicy, którzy wracali z Niemiec, byli aresztowani przez jednostki NKWD zazwyczaj, bądź kontrwywiadu wojskowego SMIERZ, który wówczas też intensywnie działał, i również dołączane były do transportów, które z aresztowanymi osobami były odprawiane w głąb Związku Sowieckiego. Warto też dodać, i trzeba też o tym pamiętać, że powstańcy warszawscy byli aresztowani przez armię sowiecką i byli wywożeni potem w głąb Związku Sowieckiego. Olbrzymia pustynia Karakum, i na tej pustyni nas ulokowują po prostu na ziemi, bo mamy, prawda, tam namioty. I okazuje się, że jest tylko do picia soda woda, jednocześnie szybko rozpoczynają się straszne upały, szalona śmiertelność, codziennie po kilkadziesiąt osób ginie, chowani są wszyscy na pustyni, ładuje się do ciężarówki, z tej ciężarówki do dołu wszystkich tam rzucają. Taki pagórek, który myśmy zwali Golgotą, bo tam nasi jeszcze postawili trzy krzyże na tym. I tam po prostu ciało gołe wyrzucono do tego, bo to była instrukcja specjalna w łagrach. Musieli obnażyć zwłoki, żeby bez żadnej szmatki. Bo te wszystkie stroje zużyte już potem rozdawano pozostałym więźniom, jak ci zużyli własne. Patrzę przez okno. Podeszła ciężarówka i zaczęli wynosić trupy. Naładowano całą ciężarówkę, teraz w oczach stoi. I z wierzchu jeszcze posadzili, rzucali żywych. Jeszcze oczy patrzą normalnie. I wywozili w step, wyrzucali, oni tam umierali. A potem kopali dół, zsuwali ich i na tym koniec. Niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, ile tysięcy Polaków, obywateli polskich zostało wywiezionych po 1944 roku w głąb Związku Sowieckiego. Bazujemy tylko na danych szacunkowych. Liczby, które podajemy jako historycy, wahają się od 80 do 100 tysięcy obywateli polskich. Natomiast myślę, że nie są to pełne dane. Wigilię Święta Bożego Narodzenia, tam trwali czasem w kuchni, ziemniaki obierali, tak, one były gotowane tylko ze skóry, tam skubali, tak parę sobie kieszeń schowali, marchew i to w kieszeń tam pochowali, to my z tego zrobili, sobie pokroili i torta zrobili, i wtedy my tam wszyscy śpiewali, później my z tym tortem się dzielili. Postanowiłyśmy sobie, że nie będziemy płakać, że przyniesiemy ze stołówki tą łyżkę kaszy, którą dostawałyśmy w miseczce. To będzie nasza kutia, że zostawimy kawałeczek chleba,
który dostawałyśmy rano, to będzie nasz opłatek. Zamiast ciastek my mieli sobie ze śmietnika nazbierane obierków od ziemniaków. Te obierki my sobie na blasie wysuszyli i one były bardzo smaczne. One były takie chrupiące. Czy my siedzieli na tej Wigilii, to było nasze ciasteczka. Nikt chyba, kto nie był w tych takich warunkach i nie przeżył tych okropności, nigdy nie zrozumie, jaką siłę mają te pieśni, te nasze kolędy. Kiedy zaczęłyśmy je śpiewać, myśmy poczuły się nagle tak silne, tak odporne, że wiedziałyśmy, że przetrwamy wszystko, że na pewno wytrzymamy. I nie płakałyśmy, bo tak sobie dałyśmy słowo. Ścisłe kierownictwo na Kremlu doskonale wiedziało, że tymi działaniami represyjnymi na Śląsku, czy na Pomorzu, czy na Warmii i Mazurach uderzy także w ludność polską. A więc na swój sposób oni przy okazji, represjonując państwo niemieckie, obywateli czasowo włączonych i Niemcy jako takie, osłabiają potencjał państwa polskiego. My znamy analizy chociażby Iwana Majskiego ze stycznia 1944. Powojenna odbudowana Polska, nawet gdy ją ze sobą zwiążemy, ze względu na zaszłości historyczne, będzie krajem, który nie będzie w pełni godnym zaufania z naszej strony. Nie powinna być zbyt silna. Byłem 2 miesiące trupowozem i pochowałem, czyli nie pochowałem, a wrzuciłem do dołu około 300 ludzi. Ja osobiście sam. Moja praca polegała tylko wywieźć w nocy zmarłych, nagie zwłoki, wywieźć do lasu, wrzucić do dołu, przykryć trochę i następne. Może pan wiedzieć, że duchów się bałem, a ja w grobie siedziałem i układałem w nocy. Tak się przyzwyczaiłem już do zmarłych ludzi. Tak, miałem wrażenie, jakby to nie ludzie byli. W drugiej połowie lat 40., jeśli chodzi o tereny obecnej Ukrainy, Białorusi i Litwy, były organizowane kolejne, powiedziałbym, fale represji skierowane wobec Polaków, którzy zostali jeszcze w Związku Sowieckim, a więc de facto nie uciekli do Polski w 45 czy 46 roku. I te grupy, które zostały, były poddawane represjom. Te rodziny były aresztowane i wywożone w głąb Związku Sowieckiego. Jedna ruska babka mówi tak, ale wy wiosną sadzicie ziemniaki? Mówi, ale kto ich będzie kopał? Że ona wiedziała, że będzie wywóz. No i nas później wywieźli. Okrążyli dom dookoła. Około 10 w nocy, godzina 12, 22 maj. Nie wolno było brać żadnych walizek, nic z tych rzeczy. Więc babcia do jakichś worków, do powłoczek zaczęła pakować tak jak leci. Potem na Syberii się okazało, że były mamy najlepsze sukienki wełniane i na przykład tarło do ziemniaków, które się zresztą przydało. To było w 1947 roku, zapaliliśmy znicze na Rosie przy sercu Piłsudskiego i matce i było masę aresztowań. Zresztą przychodziłyśmy do szkoły i nie wiadomo było, czy niektóre z nas nie zniknie w tym dniu, albo chłopców nie zabiorą. Z ulicy nawet brali. Moi rodzice i rodzeństwo mieszkało w Sąsiadowice. Jest to powiat samborski. Stamtąd nas właśnie wywieźli. Ja byłem w brzuszku mamy, no i urodziłem się już na Uralu. To jest w miejscowości Kopiejsk, koło Czelabińska. Ta północna część Białostoczyzny, dwa powiaty, szczególnie suwalski i augustowski, gdzie latem 1945 roku w ramach oczyszczania tego obszaru wielka operacja uprowadzenia w nieznane, oczywiście nie mamy wątpliwości, tych ludzi zabito, około 600 mieszkańców, w tym kobiety, młodzież, osoby starsze, coś co określamy jako największą zbrodnię komunistyczną po zakończeniu wojny, czyli po 8 maja 1945 roku na ziemiach polskich. W 1945 roku, jak tutaj była obława, to my już na Rosji wiedzieli. Radia byli toczki, nazywali tak jak, pamiętam, tak jakby na nóżce taki talerz. Gabaryt Moskwa, to już mówię. A raz uwaga, tak ciocia mówi, bratowo, coś tu mówi z Polski. Wiele w augustowskich lasach bandytów połapali. Tak mamusia mówi, mnie tak jak mówi, jaki obłok na mnie, mówi, tak mówi, ręce odebrało. No już Klimka nie ma.
Mama wysyłała Jurka za rzekę, tam gdzie przetrzymywali tych aresztowanych. Kawę nosił w butelce, taką zbożówkę. I chleb. Ojciec zwrócił butelkę z korkiem i tam napisał, dosłownie, ja to zapamiętałam tak, nie wiem co z nami będzie, będziesz musiała radzić sama. Matka wtedy chyba się załamała mocno. Pognali do Jastrzębnej, to gdzieś około 3 kilometry. No i tam już byli te starsze NKWD-zcy, no i tam badanie tam. Ojca wynieśli, leżał nieżywy, wodę leli, tak zbili. Ślad zaginął. W kierunku, mówili, na Augustów tu gdzieś wieźli, ale gdzie i dokąd, to nie wiadomo. Ciężko było się, zostało nas 5, matka. Trzeba było ciężko pracować, na kawałek chleba zarobić. To jest paradoks historii i powiedziałbym jeszcze dodatkowy tragizm losów Polaków i obywateli polskich, że znajdowali się w miejscach, w których znajdowali się ich najeźdźcy. Częstokroć jeszcze zdarzało się tak, że ci Niemcy, jeńcy, żołnierze Wehrmachtu byli z tych obozów zwalniani wcześniej niż Polacy. Ten obóz był bardzo prymitywny. Prawdopodobnie budowali go Niemcy i prawdopodobnie, że był to przygotowany dla tych Niemców, którzy na samym końcu poddawali się. Widzieliśmy, jak oni stopniowo przychodzili tam do tego obozu. Tam nas ogolono, tam była kąpiel. Podłość, którą okazano, to, że te wszystkie wokół nas, te golenia i tak dalej, robili Niemcy. Większość deportowanych wróci do stycznia 1946 roku. Oni spełnią rolę tak naprawdę swego rodzaju takiego rozsadnika strachu. Bo co oni mogli opowiadać? Jakie to państwo jest ogromne, o swoim okrutnym przeżyciu, że oni wojnę, no gdzie oni maj witali? Oni 8 maja to gdzieś już pochowali część znajomych, a sami witali gdzieś na robotach, w kopalni, nie wiedząc w ogóle, czy kiedykolwiek wrócą do domu. My z Sybiru wrócili w 1946, w kwietniu, to było przed Wielkanoc jakoś. To już przyjechali, to spalone było nasze mieszkanie. Nie w wojnę spalili, tylko po wojnie. Żołnierz do kurnika strzelał we wróbli i zapalił słomę i 3 gospodarzy spłonęło. Ruski jaki sam człowiek, Polak tego by nie zrobił. Ojciec nigdy po powrocie z sowieckiego łagru nie pozwalał mówić niczego złego o Związku Radzieckim. Był do końca życia tak psychicznie przerażony, że strach uniemożliwiał mu rzetelną ocenę tamtego kraju i tamtej sytuacji. Druga fala zwolnień ze Związku Sowieckiego dotyczyła drugiej połowy lat 50. Wynikało to i przede wszystkim ze śmierci Józefa Stalina i z pewnego rozluźnienia w tym systemie obozowym, ale tak naprawdę te zwolnienia nie dotyczyły więźniów politycznych, a w tej kategorii znajdowali się Polacy, którzy byli skazani. Natomiast tak naprawdę 56 rok jest to też okres, w którym kończą się Polakom wyroki. A jednocześnie 56 rok oczywiście jest to dojście Chruszczowa do władzy i w tym momencie okres zwalniań z obozów i próba przyjazdu do Polski w 57, w 58 roku. Dlatego, że wielu Polaków pochodziło z Kresów Wschodnich. W związku z tym oni nie mogli wrócić do swoich miejsc zamieszkania, tylko musieli jechać do Polski w tym momencie, gdzie tam również przebywały ich rodziny. To był moment, w którym można było się wyrwać ze Związku Sowieckiego. To była już taka uciecha, ale jeszcze niepewność była. Bo jeszcze w Terespolu, w tym punkcie repatriacyjnym, jakiś polityczny przyszedł i musiałem podpisać taki regres, jakby diabłu, że nie będę nic mówić o Syberii. Jakby w ogóle Pan Bóg pozwolił zmartwychwstanie, to tam by cała ziemia podjęła się. W tej Syberii, w tej Workucie i w ogóle w Kazachstanie, i w Naryjskach, i wszędzie, gdzie byli nasze więźniowie.
Jak wywieźli nas, to dzieci się śmiały, że jestem polskim faszystą. A jak wróciłam w 1956 roku do Polski, to też dzieci się śmieli, że jestem Ruską. I w szkole wszystko, co miałam, czy zeszyt, czy ołówek, to wszystko było ruskie i to jest ta Ruska. Wpis do dokumentów zawsze ZSSR, czyli jakby na to nie patrzeć, wszędzie wszyscy człowieka nazywali Rusek. A bo ten zza Bugą. Ja w późniejszych latach dopiero się zastanawiałem, z której strony ci ludzie są zza Bugą. Najbardziej to mnie bolało to, że tam byłam Polką, a tu Rosjanką. To mnie bolało. Taka, zawsze się czułam taka bezwartościowa, takie zero. Przecież tyle lat i ja tego nie potrafię zapomnieć, nie? W 1985 albo 6 roku też pierwszy raz zobaczyłam, jak to się siedzi w Polsce Ludowej. Pan prokurator usiłował ze mnie tam wydusić coś, ale widział, że to nie bardzo. On mnie chciał nastraszyć i mówi, ja panią posadzę i dam pani takie towarzystwo do celi, że pani się żyć odechce. A ja wysłuchałam cierpliwie i powiedziałam, proszę pana, ja mam za sobą ruskie lagry i więzienia, a pan mnie chce tutaj zastraszać czym? I on od razu zmienił tak, za chwilę. Pani Janino, z kim pani się zadaje? Chwila na dyskusję, chwila na rozmowę. Panie Adamie, zapraszamy na naszą scenę również naszych przemiłych gości. Pani profesor Krystynę Heska-Kwaśniewicz, która przyjęła nasze zaproszenie, również panią profesor Jannę Dymuszewską-Jurkiewicz. Spotkanie zgodził się poprowadzić pan dr Miłosz Skrzypek. Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz i proszę o zajęcie tych miejsc na naszej estradzie. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja przyznam się szczerze, nie do końca wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Też nie do końca wierzyłem, że właściwym jest tytuł, jeśli Pan Bóg pozwoli nam zmartwychwstać, widząc tu Państwa, a tak licznie zgromadzonych, ja myślę, że to się udało właśnie, że tak się rodzi ten cud, który można nazwać zmartwychwstaniem pamięci. Pamięci o losach ludzi, których cierpienie właściwie do dzisiaj nie może być zadośćuczynione, tym niemniej nasza pamięć może przywrócić ich do życia, do codzienności naszej, bo tutaj myślę, że najważniejsze to, by to uczynić. Ja nie będę się odnosił w kontekście historycznym do narracji filmu, dlatego że wypowiedzi trzech historyków aż nie wymagają czwartego w naszym gronie, zresztą jest historyk, wybitny pani profesor Janusz Skrykiewicz, więc będziemy do niej się odnosili, szukając odpowiedzi na nieco inne pytania związane z tematem. Ja mogę powiedzieć tylko, że oglądam ten film po raz drugi i jestem po raz drugi urzeczony. Urzeczony pomysłem, koncepcją, prostotą tego obrazu. I myślę, że w tym tkwi chyba największa siła sugestywnego przekazu właśnie, że nie mamy tutaj hollywoodzkich trików, a mamy taki piękny, prosty obraz połączenia relacji, narracji i obrazu. I mam nadzieję, że panie profesor wybaczą, że ja w sposób nieelegancki, maurycerski rozpocznę od bohatera w tym wypadku, czyli nie zwrócę się do pani jako pierwszych, a do pana reżysera Adama Tyuli. My wszyscy wiemy, że to nie jest temat nowy w pana pracy, że jest to już drugi film, który dotyka problemu deportacji. Mnie najbardziej interesuje, i mam nadzieję, że część z Państwa również, jakby nie tyle inspiracji, bo wiem, że jest Pan historykiem, nie tyle pomysł na tworzenie filmu, ale na docieranie do tych ludzi, przecież to są osoby, które należy odnaleźć, a nie są już one liczne, prawda, w tym wypadku. To jest zebranie olbrzymiego materiału.
jego selekcji, a następnie stworzenia czegoś, co tak sugestywnie przemawia. Bardzo proszę, jeśli możemy ci odpowiedzieć. Dzień dobry Państwu. Witam w ten specyficzny zaduszkowy wieczór. Bardzo bałem się tego terminu, który został ostatecznie zaproponowany, ale też od początku powierzałem to wyższej instancji, bo mieć premierę takiego filmu przy takiej dacie zaduszkowej właśnie to może być szczęście i ja rzeczywiście, widząc dzisiaj Państwa, jestem osobą szczęśliwą. Natomiast na pewno nie jestem bohaterem tego wieczoru, tylko bohaterem tego wieczoru są nasi bohaterowie filmu. Pan przywrócił do życia, więc też jest Pan dlatego bohaterem. Natomiast na pewno w kontekście bohaterów chciałem i w kontekście dzisiejszego dnia choćby parę sekund ciszy. Proszę Państwa, już dwoje z tych bohaterów nie żyje. Mimo, że zdjęcia zakończyły się w czerwcu, więc proponuję naprawdę moment oddania. Dziękuję. Dlaczego ten film? Pewnie dlatego, że kiedy pan Marek Stremecki z Muzeum Historii Polski zaproponował realizację tego tematu i rozpocząłem dokumentowanie tematu, to pierwsze, co usłyszałem, to, że pomysł jest świetny, ale o 20 lat spóźniony i na pewno to mi się nie uda, ponieważ bohaterowie już nie żyją. Bardzo mnie to zdeprymowało, ale tym bardziej zmobilizowałem wszystkich znajomych, przyjaciół. Nie ukrywam, że stare harcerskie kontakty w całej Polsce zostały uruchomione. I nagle po upływie paru tygodni telefon zaczął się odzywać, zaczęły nadchodzić maile, kolejne adresy, kolejne kontakty osób. Tym bardziej, że poszukiwałem osób, które trafiły na Syberię w konkretnym czasie, to znaczy uważając, że te pierwsze zsyłki lat 40-41 są nieco lepiej opisane, ja postanowiłem skupić się na tych późniejszych zsyłkach. Rok 44 i dalej. Kiedy zaczęły napływać kolejne te kontakty, wiedziałem, że chodzi jest ich o wiele więcej niż potrzebuję do zrealizowania półgodzinnego filmu, bo o takim rozmawialiśmy, to jednak każda z tych historii musi być zarejestrowana, tym bardziej jeżeli to zależy od moich narzędzi pracy, od mojej determinacji, bo tak się złożyło, że mogłem pracować nie oglądając się na ekipę czy na innych współpracowników, chociaż oczywiście w tym miejscu muszę podziękować Pawłowi Turuli, czyli mojemu synowi, który jest autorem muzyki do tego filmu i który z dużym sercem do tego podszedł. Mam nadzieję, że pomógł temu filmowi i jego odbiorowi. Natomiast najważniejszą sprawą było właśnie dotrzeć do wszystkich świadków, którzy do mnie się zgłosili. W efekcie, o czym już mówiłem wielokrotnie, ale też liczba rzeczywiście na mnie samym zrobiła wrażenie, bo nie wiem, kiedy przejechałem te 5000 kilometrów, nagrałem blisko 40 osób, ponad 40 godzin nagrań. Niektóre kilkudziesięciominutowe, niektóre nawet do 2 godzin. I oczywiście miałem problem, z którym się dzieliłem z kolegami z branży i sam się zastanawiałem, czy spośród tego grona osób wybrać kilku najlepszych, jak to dziennikarze mówią, gadułów, prawda, którzy najlepiej zaistnieją na ekranie i na nich oprzeć film, powiedzmy na 5-6 osobach, czy też, i tutaj mnie koledzy właśnie zachęcali, wykorzystać bezprecedensową okazję, no jeżeli już się zmobilizowałem, mam 40 bohaterów, pozwól zaistnieć jak największej ich liczbie. Niech oni zaistnieją choćby na chwilę, ale jeżeli każdy z widzów będzie miał świadomość, że przecież jest to kilkadziesiąt sekund na pewno z długiej historii, no to już też i wyobraźnia inaczej pracuje po obejrzeniu tego filmu. Jakby ciąg dalszy i kolejne odcinki można sobie, uruchamiając wyobraźnię, samemu stworzyć. I na ten efekt właśnie liczyłem, że ponieważ i czas jest poważny, bo lata 44
58 i obszar, bo praktycznie cały obszar Rzeczypospolitej i tej drugiej i tej powojennej. Więc właśnie ta mnogość świadectw z całego kraju będzie wspaniałym świadectwem polskiego losu w okresie wyzwalania i po wojnie, co zresztą po drodze się okazało, bo dyskusja wtedy była gorąca. Pojawił się temat, jak Państwo wiecie, usuwania reliktów pomników Armii Czerwonej, które, jak większość uznała, powinny być owszem, ale na cmentarzach, natomiast na pewno nie w eksponowanych miejscach w przestrzeni publicznej. To oczywiście nie było motywacją powstania tego filmu, ale mimowolnie myślę, stało się elementem do dyskusji, do przemyślenia. Ja bardzo dziękuję, myślę, że to przemyślenie odebraliśmy przed chwilą wszyscy. Jeśli Pan pozwoli, ja jeszcze powrócę do Pana, a właściwie mam taką brzydką prośbę, by Pana troszkę wykorzystać, czyli w tej części finalizującej nasze spotkanie, chcielibyśmy, by wszyscy z Państwa, ci, którzy mają ochotę, mogli wziąć udział w tej dyskusji. Pan Adam Trula ma tutaj parę osób, które szczególnie, o które szczególnie się troszczy, by one też, jeśli oczywiście zechcą, mogły się z nami podzielić swoimi przemyśleniami. Obraz zawsze stanowi swego rodzaju jakby element sugestywności. On pozwala na tworzenie i kreowanie wyobraźni, choć zwykle ulegamy w takiej sytuacji pewnej emocji samego twórcy, więc nie jesteśmy w stanie być może samodzielnie poszukiwać, czego chcielibyśmy tam jeszcze, co chcielibyśmy być może jeszcze ujrzeć. Ja myślę, że to doskonale literatura realizuje. No, proza zawsze daje możliwości wyobrażenia sobie tego, o czym czytamy. No i obecność pani profesor Krystyny Gęski-Kwaśniewicz jest chyba tutaj idealną okazją właśnie, by te pytanie do niej skierować. A zmiana ku temu, czy ów wątek sybiracki w literaturze odnajduje jakieś odzwierciedlenie, być może ta odpowiedź pomoże na wskazanie pozycji interesujących też dla wielu tutaj obecnych. I drugie z pytań, to pytanie dotyczące pamięci. Pan reżyser mówi o pamięci. My doskonale wiemy, że Pani jest wielką bojowniczką właśnie o tą pamięć, szczególnie wśród najmłodszego pokolenia, wśród młodzieży i dzieci. I dobrze też wiemy, że często ta pamięć umyka tej percepcji. No, dydaktyka szkolna, ograniczenie nauki historii w szkołach, no, pozwala chyba stwierdzić jednoznacznie, że to obojętnie po prostu jest nieznane. Tutaj też nie widzimy dominanty młodych ludzi, prawda, w tym wypadku. Czy jest alternatywa, czy możemy przez taki właśnie obraz trafiać do młodego pokolenia? Bardzo proszę. Dziękuję. Ja może zacznę od przywołania słów Mickiewicza, który w Wykładach Paryskich napisał, że czym było piekło dantejskie dla średniowiecza, tym była Syberia dla Europy w XIX wieku. A patrząc na ten film, myślałam sobie, że nawet nie wiedział, jak jest profetyczny, bo to nie tylko XIX wiek, ale i XX, a my siedzimy tutaj w wieku XXI i znów patrzymy na ten obraz i myślimy sobie piekło. Tak pewnie piekło na miarę dantejskiego. I najbardziej utrwaliło ten obraz literatura. Jeśli my mówimy Sybir, to zaraz mamy pole semantyczne, prawda? Kibitki, wywózki, białe piekło, śnieg, głód, ciężka praca. I to jakoś w nas jest. Oczywiście, że wynosimy to z literatury. Najpierw było to w literaturze XIX wieku i Mickiewicz, i Słowacki, i Krasiński. I nigdy nie zapomnimy tego początku Angelego i przyszli wygnańcy na ziemię sybirską. Ale potem jest przerwa dwudziestolecia i wydaje się, że się temat skończył. Nie skończył się, bo jest pamięć. Znakomite powieści historyczne Wacława Sieroszewskiego, dziś już pisarza nieznanego,
ale zupełnie genialnie opisującego Syberię. A potem, kiedy mija szczęśliwie PRL i zaczynają do lektur szkolnych docierać chociażby Harlinga, Gruzińskiego, Inny Świat, to jest tak poważające świadectwo, że to się czyta ze zdumieniem, że można było coś takiego napisać i przeżyć. Ja z tych lektur, o których mogłabym bardzo długo mówić, to najbardziej zapamiętałam chyba jedną z ostatnich książek Igora Newerlego, Wzgórze Błękitnego Snu. Przeczytajcie Państwo tę książkę. To są losy zesłańca polskiego, który w roku 1905 próbował zamachu na cara. I jego pobyt na Syberii, która jest pokazana trochę inaczej, bo tam jest też pokazane lato syberyjskie. Ale to jest ciągle poziom lektury ludzi dorosłych. W edukacji szkolnej, i tej historycznej, i tej literackiej, do bardzo niedawna dominował tylko jeden agresor, ten brunatny. I cała literatura związana była z Lagrami, a Łagry pozostawały dalej ziemią nieznaną. I dopiero w zeszłym roku pojawiła się książka dla dzieci. Ja oczywiście robię ogromny przeskok materiałowy, ale muszę oddać głos moim znakomitym współuczestnikom. Pojawiła się książka Iwony Nogali, Cemprzyńskiej Nogali, Syberyjskie przygody Chmurki. To jest książka dla małych dzieci. Można ją czytać 6-7-latkom, która pokazuje losy dziecka polskiego. Zresztą jest to oczywiście na wzorze autentycznym pisana książka, która przeżywa Sybir zupełnie inaczej. To jest dla niego śmiech, zabawy z dziećmi, kotka Tafiej, a prymityw, a głód tylko dodaje życiu apetytu. Łódzkie Wydawnictwo Literatura wydaje taki cykl Wojny dorosłych, historie dzieci. I właśnie w tym cyklu, jako pierwsza i jak dotąd jedyna, pokazała się ta książka z pięknymi ilustracjami w kolorze zimnym, ale przez to jest ta książka bardzo jasna, o tych przygodach Chmurki, która potem mieszkała w Łodzi i była dorosłą kobietą, ale która pokazała, że los dziecka nie był w niczym innym niż los dorosłych. Był poddany temu samemu klimatowi i wymogom. Tylko że dziecko ma w sobie inną siłę przystosowania się, a nie znające innych zabawek potrafi się bawić z kotem Katafiejem i to wystarczy. Sygnalizuję tę książkę, bo dla tego tematu jest bardzo ważna. Ktoś, kto ją przeczyta w dzieciństwie, może w wieku dorosłym, weźmie Krzysztonia, Wielbłąda na stepie i wtedy zobaczy jeszcze inną oblicze Sybiru. Jeżeli mógłbym uzupełnić wypowiedź pani profesor, bo oczywiście mógłbym długo mówić o tym, czego w tym filmie nie ma, ponieważ oprócz tej pół godziny, jak mówiłem, jest 40 godzin nagrań, ale jeżeli mówimy o dzieciach na Syberii, to oczywiście są tam też wspomnienia niektórych naszych bohaterów, którzy byli dziećmi właśnie wtedy, którzy nie tylko wspominają dramaty i horror tej ziemi, ale również piękne kwiaty, czasem ciepłą wodę w rzece, a może cieplejszą, piękne krajobrazy górskie. Takie wspomnienia też są, ale jest też wspomnienie pana Smereki, którego gdy zapytałem, jakie ma pan pierwsze wspomnienie z Syberii, mówi: wie pan, to chyba było, jak staliśmy w kolejce po mleko przy baraku, gdzie rozlewano, dzieci posyłano po to mleko i kiedy dochodziłem już do swojej kolejki, to
rozdzielająca to mleko pani razem z chochlą mleka wyciągnęła utopionego w tym mleku szczura. Bardzo pieczołowicie najpierw odsączyła, trzymając go za ogon, te resztki mleka. Szczura wyrzuciła i mleko rozdawała dalej. I myśmy zanieśli mleko do domu, ale szybko wróciliśmy na miejsce. Znaleźliśmy jakieś kartonowe pudełko, do którego wsadziliśmy tego szczura i w gronie kolegów i przyjaciół urządziliśmy pogrzeb szczura. Mówi się, że dzieci bawią się najczęściej na tematy, które spotykają na co dzień. Ja nawet nie wiem, czy taka przypowieść powinna się znaleźć w takiej książce dla dzieci o Syberii, ale jest to autentyczne wspomnienie rzeczywiście i jeśli mówimy o dzieciach właśnie tam, to takie są pierwsze wspomnienia dziecka, dla którego Syberia była całym światem, bo on jeszcze innego świata nie znał, prawda? To były pierwsze wspomnienia z dzieciństwa. A gdyby jeszcze jedno zdanie o konotacjach literackich, to ja nie zapomnę książki syberyjskiej, naszej katowickiej, autorstwa znakomitego Melchiora Wańkowicza. To właśnie opowiadanie. Rodzina Korzeniewskich, czyli tak. Rodzina katowiczan, która we wrześniu 1939 roku ucieka na wschód, a następnie jest wywieziona na Syberię. Właśnie cała gminie. Tak. A pierwsza scena tej książki to jest spotkanie Wańkowicza z tą wtedy młodą dziewczyną i wracają wspomnieniami do Katowic. To są takie Katowice, jak odpisywał też Jan Józef Szczepański. Ludzi związanych z Towarzystwem Ochrony Kresów Zachodnich, Salonem Katowickim. I tak wszystkim, którzy mieszkają w Katowicach, od razu pojawiają się w ich wyobraźni te inne Katowice sprzed 1939 roku i ile tu się wtedy działo, a potem przeskok i spotkanie na Syberii. Spotkanie z Wańkowiczem, mistrzem reportażu, prawda, w tym wypadku świadomości niewątpliwie Monte Cassino jest najbardziej dominującą pozycją, skłania nas do pytania do historyka spośród naszego grona. Tutaj pan Adam zauważył, jeśli mogę tak powiedzieć, że obszar badań naukowych jakby w większym stopniu skupiał się na tym okresie wcześniejszych deportacji 39-40-41. Czy można wskazać pomiędzy wydarzeniami z tego okresu a eksponowanymi w filmie jakąś paralelę? Czy są to odmienne, celowe działania, jeśli chodzi o szczególnie grupę docelową, która się pojawia. Tutaj dość mocno jednak akcentuje się różnorodność środowisk społecznych, zawodowych, prawda? Tam wiemy doskonale, że uderzenie szło przede wszystkim w to centrum polskości, prawda? Tego intelektu polskiego, obszarów wcielonych do Związku Radzieckiego. Tym niemniej wydaje się, że szersza refleksja byłaby tutaj no, właściwa i na miejscu. Bardzo proszę. Tak, pod wpływem tego, czego słuchałam przed chwilą, uświadomiłam sobie, że zacznę nie jako historyk, a jako córka chłopca wywiezionego w wieku lat 13, właśnie nieco wcześniej, bo w kwietniu 40 roku. Mój tato opowiadał nam do snu różne przygody syberyjskie i zazwyczaj było to o spotkaniach z wilkami, o ujeżdżaniu koni. Te momenty traumatyczne pojawiały się dyskretnie, rzadko, ale były takie miejsca, gdzie w opowiadaniu mojemu tacie załamywał się głos. W kwietniu 40 roku tato został wywieziony ze swoją matką, bo ojciec był w więzieniu. To było to wywiezienie wrogów ludu, czyli de facto kobiet, dzieci i starców, rodzin, osób, które zostały aresztowane bądź zgładzone. Oprócz matki i mojego 13-letniego ojca były jeszcze trzy siostry, z których jedna miała lat 5, a jedna 7. I powiedziałabym, że to moja babcia, którą sobie próbuję wyobrazić jako osobę młodszą niż ja jestem teraz. I właśnie ten mój 13, potem 14, 15-letni ojciec byli tymi żywicielami rodziny. Ale mówię to dlatego, że te wspomnienia z samej wywózki przywoływały
przede wszystkim pewną ciągłość. Otóż w ich wagonie, tłocznym wagonie z tą dziurą, która zastępowała ubikację, do której mój tato się nie mógł przełamać, aż chyba tam jakiegoś zatrucia organizmu dostał, bo to publiczne załatwianie się nad dziurą w podłodze wagonu wydawało mu się czymś nie do zrealizowania. Wśród podróżujących tym wagonem była osoba, która drugi raz już odbywała tę podróż. I ona jakby uprzedzając fakty mówiła, a teraz będzie to, a teraz jak dostaliście śledzie, to poczekajcie, czy woda będzie do nich. Te doświadczenia były przekazywane na bieżąco. I ten moment, przy którym mojemu tacie się załamywał głos, to był taki, że nagle zaczyna się jakieś walenie w drzwi, no w ściany wagonu i to idzie taki szmer, taki głuchy pogłos wzdłuż pociągu i ludzie się orientują, co to jest, a to przekraczają granice i wtedy bez żadnej komendy, bez żadnej inicjatywy ludzie zaczynają śpiewać, nie rzucim ziemi, skąd nasz lud? I w tym momencie tato przerywał, nie chciał demonstrować wzruszenia, ale ta scena przywoływała takie bardzo mocne przeżycie. No i właśnie pozwoliłabym sobie powiedzieć, że wielkim osiągnięciem, wielką zasługą pana Adama jest to, że pokazał nam losy, taką mozaikę losów ludzi, bo mówił o tym Herbert, pisała Szymborska, ta wielka liczba 100, 200 tysięcy, pół miliona ludzi nie robi na odbiorcy takiego wrażenia, jak kiedy słyszy i potrafi się tożsamić, identyfikować z losem konkretnego człowieka. Ale jednocześnie warto na to popatrzeć w pewnych szerszych ramach, bo w Rosji oczywiście nie wynaleziono deportacji ani wysyłania przez przestępców w świetle prawa swojego państwa do kolonii, ale doprowadzono to taki sposób zagospodarowywania bogatych, ale bezludnych i trudnych do utrzymania terenów do dużej perfekcji. Proszę sobie wyobrazić, że myślę, że dla części to jest oczywiste, że w Rosji carskiej tylko za większe przestępstwa jechało się na Syberię po wyroku sądu. Do 5 lat zsyłki to nie wymagało fatygowania sądu. Po prostu jechało się tam w trybie administracyjnym, czyli urzędnik podpisywał na 3, 4, 5 lat zsyłki bez konieczności przeprowadzenia procesu sądowego. I pod koniec XIX wieku bliska połowa ludzi, którzy byli osiedleńcami przymusowymi na Syberii, to byli ludzie właśnie deportowani w trybie administracyjnym. Chcę podkreślić, że te elementy, które się pojawiały w filmie, takie połączenie potrzeby gospodarczej, przepraszam, w cudzysłowie to mówię oczywiście, z chęcią pozbycia się pewnych niepokornych elementów, od początku było łączone i to właściwie uderzyło również w obywateli Związku Radzieckiego w latach 30. Te prawie 2 miliona kułaków i podkułaczników i półkułaków, którzy zagospodarowywali ziemię między innymi Kazachstanu po epidemii tyfusu, po epidemii głodu, który tam się zdziesiątkował ludność. To byli Ukraińcy w znacznym stopniu, ale to w latach 30. była też Rzesza Polaków w ramach operacji polskiej NKWD, więc pozbywano się pewnych ludzi, którzy mogli na przykład zbyt zacięcie bronić swojej ziemi, a jednocześnie zyskiwano materiał do pracy przymusowej. Uprzemysłowienie Związku Radzieckiego, które nastąpiło w latach 30. w myśl poglądów ekonomistów wymagało akumulacji kapitału. Stalin nie akumulował kapitału, tylko znalazł te 2 miliony darmowych niewolników, którzy pracowali. I to wydaje się świetnie widać w latach 39-40. Dla historyków, poza kwestią dostępu do materiałów, są też pewne kwestie formalne istotne, bo na przykład
do tych wywózek, które nastąpiły z Górnego Śląska, można by porównać deportację ludności cywilnej w roku 40, w lutym, kwietniu i potem na przełomie maja-czerwca 40 roku, po czym jeszcze po roku w 41. To była ludność cywilna, która nie była, nie szukano w niej winy. Pani profesor pozwoli, bo to teraz jakby kondenuje z drugim pytaniem, które chciałem zadać, czyli z pytaniem dotyczącym jakby odniesienia paraleli wydarzeń na Górnym Śląsku. Tutaj też będę chciał wiedzieć do pana Adama, czyli tej tragedii Górnej Śląskiej z 1945 roku, jak i wydarzeń w skali ogólnopolskiej. Czy są to dwa odrębne jakby procesy? Czy mógłbym jeszcze, bo chciałem oczywiście właśnie w tym momencie, żeby uzupełnić o te paralele właśnie chodzi. Proszę państwa, ja znam ten film na pamięć, ale być może zwróciliście uwagę, pani Świerzbińska z Augustowa ma wyjątkowo długą wizytówkę, dlatego że ona została zesłana w roku 41, a jest córką ofiary obławy augustowskiej. Mówi coś tam, my na Syberii już coś tam słyszeliśmy. Proszę państwa, to tak a propos tej paraleli właśnie. W roku 41 rodzina pani Świerzbińskiej w komplecie aresztowana, została wsadzona do pociągu w Augustowie i miała być wywieziona na Syberię. Z wagonu NKWD wyciągnęło głowę rodziny, ojca właśnie Klemensa, ponieważ były poważne podejrzenia co do jego działalności konspiracyjnej. Chciano zafundować jeszcze śledztwo, zanim go zesią. Rodzina wyjechała na Syberię, on został w Augustowie na śledztwie. Czerwiec 41 roku wkraczają Niemcy, wyzwalają pana Klemensa. Pan Klemens jest wolny, spędza całą okupację jako wolny Polak, oczywiście aktywnie działając w Armii Krajowej przez całą okupację. Rok 44, wkracza Armia Czerwona i co? Towarzyszowi Stalinowi wiele można zarzucić, ale nie brać konsekwencji. Pan Klemens oczywiście zostaje jako jedna z pierwszych osób ofiarą tego, co nazywano obławę augustowską. Swoją drogą jest to zagadka, na którą właściwie nikt nie potrafi mi przekonująco odpowiedzieć, jakimś to grzechem te 600 osób z okolic Augustowa zawiniły, że nawet w ramach tego okrutnego systemu stalinowskiego przecież można było ich zamęczyć pracą na Syberii. Można ich było wysłać do kopalń uranu albo w inne nieprzyjazne tereny, a jednak nie. Rozstrzelać na miejscu. No, nawet jeżeli było to 100 km od Augustowa, takie są, zdaje się, ostatnie ustalenia prawdopodobnie. Jest to pytanie, dlaczego akurat tej grupy nie postanowiono jeszcze hitlerowcy w obozach koncentracyjnych też zamęczyć, owszem, ale wcześniej jeszcze pracę ich wykorzystać, prawda? Ekonomia, nawet ekonomia socjalistyczna czy ekonomia brunatna, ale jednak ekonomia, rachunek ekonomiczny. To tyle. A propos paralel, czyli konsekwencja, nawet jeśli kogoś nie zdążono w roku, do roku 41, to widać ciągłość władzy, stare dobre spisy, prawda, i skrupulatność panów z NKWD, czego nie zdążyli w 41 roku, zrobili później. Jeszcze rycerską wróci do pani profesor, w takim razie o uzupełnienie artykułu. Ja powiedziałabym, że widzę taką paralelę właśnie w filmie. W 39 roku formalnie rzecz biorąc starano się unicestwić inteligencję ludzi przedsiębiorczych, oficerów, ludzi w służbie Rzeczpospolitej, stawiając ich przed sądem. W gruncie rzeczy, badał to profesor Albin Głowacki z Łodzi, w gruncie rzeczy tak naprawdę sądzono ich nie za żadne winy, tylko za to, kim byli. I to paradoksalnie było taka sztampa, taka rutyna, że ta sama trójka sędziowska pośpiesznie podpisywała w pocie czoła kolejne wyroki, nie różnicując ich. To znaczy stawiano na przykład w danym dniu 5 lat zesłania i te po 5 lat pisano przy każdym kolejnym, nie zważając, czy ktoś jest winny bardziej, bo miał 200 hektarów, a nie 100 na przykład, a więc był wyzyskiwaczem, albo nie próbując łagodzić, że oto tam są za nim świadectwa jego sąsiadów, chłopów. Więc po prostu pozbywano się tych ludzi drogą, no wydaje się, w żadnym systemie praworządnym tego rodzaju
zarzuty nie mogłyby zostać utrzymane. I bohaterowie tego filmu w 1944 roku, na przykład na Wileńszczyźnie, zostają postawieni przed sądem jako obywatele Związku Radzieckiego. Józef Grzesiak Czarny, słynny harcmistrz wileński, oficer Armii Krajowej, został skazany na łagry za zdradę swojej socjalistycznej ojczyzny, do której się nie poczuwał. On zresztą odwoływał się tak, jak odwoływali się oficerowie akoscy. A tutaj mamy pana Andrzeja Burzyńskiego, porwanego pod Giżyckiem i przewiezionego przez granicę. Zresztą wcześniej przebrano go w mundur sowiecki, żeby łatwiej tą granicę polsko-sowiecką przekroczyć, i sądzą go w Grodnie jako sowieckiego obywatela, którego porywają z Polski, jaka by ona nie była komunistyczna i PRL-owska. No ale mamy analogię, kto oglądał z średniego pokolenia czy starszego Czarne Chmury, pułkownika Krzysztofa Dowgirda. No to mamy taką sytuację powojenną, porwanie w środku Polski. A z kolei sytuacja wywózek ze Śląska jest bardzo, wydaje się, podobna na przykład do tej deportacji osadników i leśników, prawda? Chodziło tu w tym wypadku o pozbycie się pewnej grupy mężczyzn, ludzi, którzy mogliby w dogodnych okolicznościach być przewodnikami partyzantów, czy w jakiś sposób działać na rzecz niepodległości. I oni zostali wysłani na daleką północ zgodnie ze swoimi kwalifikacjami do rąbania lasów, prawda? To była ta siła robocza, która została w ten sposób wykorzystana. 3 lutego 1945 roku, a więc tuż przed konferencją jałtańską, Państwowy Komitet Obrony wystosował rozkaz do dowódców frontów sowieckich, żeby zmobilizować, można używać określenia, internować Niemców, ale specyficznie z Górnego Śląska i z Prus Wschodnich, a więc terenów, co do których Stalin miał plany i zamierzał pozbawić je tych ludzi, którzy mogliby tu sprawiać kłopoty. Oni z kolei, jako związani z przemysłem ciężkim, zostali wysłani głównie do kopalń ukraińskich, ale częściowo też w tych dalszych okolicach. Aczkolwiek i rozmawiając z naukowcami IPN-u, i rozmawiając z bohaterami filmu, zwrócono mi uwagę, że też troszkę popadamy w sidła pewnego mitu, bo tak nam się wydawało właśnie, że ze Śląska to oczywiście zesłano górników, bo to ta wysoka kultura techniczna i oni się świetnie sprawdzą w kopalniach na przykład Donbasu. Tylko że ci górnicy, oni obsługiwali maszyny na Śląsku i tą kulturę techniczną na Śląsku. Natomiast trafiali do kopalń ukraińskich, które najczęściej były zalane, a kultura pracy była tam kulturą z połowy XIX wieku. Ale żeby nie być gołosłownym, mamy to szczęście, panie doktorze, że na sali mamy górnika, który przepracował w kopalniach Donbasu kilka miesięcy, a miał on wtedy lat 17. I chciałem państwu przedstawić pani Janina Kałachu. Bardzo prosimy o Lwowianka, katowicanka obecnie, górnik Donbasu. Bardzo, bardzo nam miło gościć panią na sali. Niestety trudno być moderatorem czy reżyserem w tym wypadku, jako że reżyser wymyka się spod kontroli moderacji. W tym wypadku oczywiście pragnę uwzględnić wszystkich obecnych gości. Do wszystkich państwa w takim razie ostatnie pytanie, bo mamy tutaj parę osób, które na pewno chcą zadać pytania. Z wszystkich ust państwa pośrednio padło późno. Zostało 40 świadków, tych owych 80 tysięcy lub więcej, prawda, którzy zostali zesłani. Tych 40 jest żywym dowodem. Niestety na samym wstępie chcieliśmy na pamięć już dwójki, która odeszła, czyli nigdy więcej nam nie przekaże informacji. Też jest to 40, którzy chcieli mówić. Którzy chcieli mówić. Wspominałem o tym, że nie odmówiło. Myślę, że trauma, nie chcą wracać, że trauma tych przeżyć jest zrozumiała. Tutaj nie będziemy jakby wnikali w brak tych psychicznych predyspozycji do rozmowy. Tym niemniej wiem, że takie wnioski, granty, pozyskiwanie pieniędzy na tego typu produkcję pojawiały się już wcześniej. Czy państwo mogliby odnieść się do tego, bo
późno, prawda? Dobrze, że jest, oni zmartwychwstają, ale zmartwychwstają w 2016 roku. Ja niestety z ogromnym żalem, ale jest to szczera prawda. Mogę powiedzieć, 3 lata temu Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z historykami z IPN-u złożył grant polegający na zaplanowaniu badań w Związku Radzieckim nad deportacjami z Górnego Śląska. I ten grant został odrzucony z taką, wydaje mi się, niemożliwą do pogodzenia się, do zrozumienia w ogóle odpowiedzią, że to nie jest ważny temat, to nie ma zasięgu ogólniejszego, to jest lokalna sprawa. Nie wolno, że jakaś cenzura, tylko to jest nieważne. Po prostu nie dano na to pieniędzy, a mimo wszystko te badania akurat wymagają pieniędzy, bo to jest kwestia kwerendy w archiwach na terenie Rosji, Ukrainy. To jest kwestia pobytu tam, wyżywienia i spędzenia wielu dniówek przy wertowaniu dokumentów. Zatem bardzo cieszy nas, że ten impas minął i że może, szanowni państwo, każdy dobry moderator wie, kiedy się wycofać. Tutaj już jakby w tej rywalizacji z reżyserem, ja myślę, że bohater bohaterów, bo takim jest bohaterem pan Turulla, który oddaje nam bohaterów, który ich ożywia, prawda, w tym wypadku po raz kolejny winien zakończyć całość taką reżyserką. Nie kończymy jeszcze całkowicie, ale kończymy jakby moja rola się kończy. Panie reżyserze, w takim razie taki realizowany spontanicznie scenariusz na wciągnięcie widowni, wciągnięcie bohaterów, którzy się tutaj pojawili. I myślę, że tutaj najlepsze ręce oddaję te kompetencje. Dziękuję serdecznie. Panie doktorze, z tym reżyserem nie przesadzajmy. Ja kocham kino, dlatego nie chciałbym nadużywać tego słowa, natomiast na użytek swój, tak trochę asekurancko, po rozmowie zresztą z panią profesor Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji, ukułem takie bezpieczne dla siebie pojęcie, że ja nie jestem filmowcem, tylko ja jestem filmującym historykiem. Wydaje mi się to dobrze zrobić, to bardzo się cieszę. Michał Ani mówi o sobie, że jest tylko rzemieślnikiem, wie pan, no i dobrze mu wychodziło to rzemiosło w tym momencie. No więc rzeczywiście może czasami mi się coś udaje, natomiast ja jestem przede wszystkim szczęśliwy, że mamy na sali kilku bohaterów naszego filmu, którzy dojechali i w związku z tym... Ja będę oczywiście służył jako noszący mikrofon. Ja bym bardzo prosił na moment dla mojego ułatwienia. Niektórych z państwa widzę. Widzę pana doktora Józefa Pysza z Bielska. Proszę się pokazać, jeśli pan może. Pani mnie wyręczyła, także. Tak jest. Pani Janina Kałatur. Lwów Katowice. Pan sędzia Białożyk, Wilno, Katowice. Panie Stanisławie, proszę wybaczyć, ja nie mogę sobie darować tego, żeby nie przypomnieć w ramach hołdu dla pana kulisów naszego spotkania. Ja zadzwoniłem, prosiłem o spotkanie. Pan Stanisław mówi, że proszę bardzo, ale wie pan, mam trudną sytuację, to ja proponuję 8 rano u mnie w pracy. Tak, w pracy nagrywałem pana Stanisława. Myślę, że mogę tylko pozazdrościć i życzyć sobie, żeby też ktoś kiedyś zadzwonił do mnie do pracy w wieku 90 lat. Witam pana Wojciecha Ginko wraz z bratem Tadeuszem, synowie profesora Tadeusza Ginko. Witam pana Henryka Wasileckiego, naszego znakomitego recytatora wiersza swojego ojca zesłańca, który w chwili się zaczyna. To była łatwizna naprawdę, kiedy pan Henryk wyciągnął tą fotografię i zaczął czytać ten wiersz, wiedziałem, że to na pewno znajdzie się w tym filmie i że ta rzecz nie może przepaść, mimo że pan Henryk bardzo się starał i bardzo obszernie relacjonował losy swojego ojca, ale żadna z tych 40 relacji nie zawierała takiego kawałka autentycznej sybirackiej poezji, zwłaszcza poezji umieszczonej na autentycznym zdjęciu, które ojciec przed powrotem do Polski wykonał i jeśli pamiętam,
ojciec, wracając do Polski, witając się z wami w kraju, tak właśnie wyglądał. Tak, panie Henryku? Tak, ojciec wyglądał właśnie. Mój wzrok na razie się tyle widzi. Czy jest jeszcze ktoś z licznych bohaterów naszego filmu, którego z całego serca zapraszałem, a który dotarł, a ja nie widzę? Chyba nie. No, ale ja się odniosę. Czy ktoś z państwa pragnął zadać pytanie naszym ekspertom? Myślę, że to jest też odpowiedni moment dla tego. Gdyby pani była uprzejma podać panu mikrofon, dobrze? To nie pytanie, tylko chciałbym się z państwem podzielić moją wiedzą o jednym z tych, którzy byli internowani w 1945 roku i wywiezieni w kierunku Donbasu. Może zacznę od tego, że w 1945 roku struktura ludnościowa miasta Lwowa wyglądała w ten sposób, że było 87% Polaków i 13% Rosjan, tudzież Ukraińców. A dlatego ta struktura się zmieniła, że było po Holokauście. Otóż pewnego dnia, to był początek marca lub koniec lutego 1945 roku, pod naszą szkołą w dzielnicy Zamarstynów, jeśli ktoś z państwa zna Lwów, pojawiła się grupa ludzi, może 50, może 60, o których nam powiedziano, że to jest grupa Szwabów. To są Szwaby. I nie daj Boże, żeby z nimi nawiązywać jakikolwiek kontakt. No ale trudno to takim 10-12-latkom dużo opowiadać o tym braku kontaktu. Wobec tego w czasie przerwy otworzyliśmy okno i słuchamy, a te Szwaby mówią po polsku. I to mówią po polsku trochę z takim dziwnym dla nas akcentem. I się okazało, że to byli Ślązacy. Oni z kolei, jak zobaczyli, że my zaglądamy przez okno, zaczęli krzyczeć, dajcie chleba, dajcie coś jeść, bo my tutaj jesteśmy głodni. Po prostu im tam nie dawali jeść. A tam był zrobiony etap oczekiwania na transport, który miał w dalszym ciągu lecieć na wschód. No ktośmy zaczęli wyrzucać te nasze śniadania im, prawda, żeby sobie tam przegryźli, bo im w ogóle jeść nie dawali, ale pilnujący ich kałmuki oddali strzały, nie wiem, czy w powietrze, czy w naszym kierunku. I myśmy oczywiście się wycofali. I byłoby to wszystko, proszę państwa, gdyby nie to, że 9 lat później ja się dowiedziałem, kto to w ogóle był. A jak się dowiedziałem? Mój brat ukończył Politechnikę i dostał nakaz pracy na kopalni Bytom. Dostał się do Sztygara, który jak usłyszał, że ma do czynienia z Wowiakiem, powiada, ale mi tam takie bajkle chleb rzucali we Lwowie. I słowo po słowie dowiedzieliśmy się, jakie losy były tego człowieka. Z Radziąkowa został internowany, wywieziony tym transportem i w tym transporcie siedział tam pod tą naszą szkołą. Ale z okresu przedwojennego miał jakiegoś znajomego we Lwowie, więc on udało mu się uciec, znalazł się u tego znajomego, tam się ukrył, wyrobili mu lewe papiery repatrianckie, a jakże, i on razem z tymi, u których się schował, przyjechał tutaj z powrotem na Śląsk. Dzięki temu, proszę państwa, temu ja to podaję zawsze jako przykład, co to są repatrianci i co to są ekspatrianci. Otóż my, którzyśmy musieli opuścić nasze tereny, jesteśmy ekspatriantami i jesteśmy zaliczeni do Związku Ludzi Wypędzonych. Natomiast pan, o którym ja mówiłem, był repatriantem, bo on przyjechał i wyjechał. I proszę państwa, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli ktoś chciałby to sprawdzić, to co ja tutaj mówię, to ten pan nazywał się Emanuel Bomba, był z Radziąkowa, jego rodzina w tym Radziąkowie jeszcze jest w dalszym ciągu. Przepraszam za przedługie opowiadanie, ale bardzo dziękuję. Zostanę dopuszczony do głosu. Dziękuję. Janinie Kałakur, bo myślę, że powiem państwu kilkadziesiąt tych nagrań, ale to właśnie pani Janina, która miała lat naście, gdy trafiła do kopalń Donbasu, najbardziej rzeczowo i konkretnie, nawet po górniczemu, opisała specyfikę pracy w kopalni Donbasu. Pani Janina, jak to było? Po pierwsze, to ja miałam lat 17, jak byłam na nie chciałem być skrupulatny.
21, jak wróciłam, chociaż miałam wyrok 5-letni, ale na szczęście rodzina, rodzice się, ponieważ byłam z siostrą razem, udało nam się jeszcze rok wcześniej, ale potem z tego Donbasu to właśnie pojechałyśmy na Syberię. Dalsze moje losy to były syberyjskie, koło Nowosybirska. Ale miała Pani szczęście, bo kopalnia Donbasu mogła Pani dwukrotnie zginąć. Ale tak, mogłam zginąć, ale ja panu opowiadałam, jaki tam był prymityw, jak wyglądały te kopalnie, że tam myśmy byli zaskoczeni byliśmy, bo tam w ogóle nie było wind, tylko pochylnie się schodziło, nieraz parę kilometrów i potem po pracy znowu do góry. Byliśmy wszyscy, bo na przykład byłam aresztowana, na przykład siedziałam w więzieniu w Lwowie, potem nas wywieźli właśnie do Donbasu i tam były baraki takie przy kopalniach, ponieważ Niemcy jak wycofywali się, to zatopili te kopalnie i potrzebna była siła robocza, żeby uruchomić ten cały dorobek. Także że właśnie byliśmy w tych barakach i 17-letnia dziewczyna też była do tego potrzebna. Co Pani tam robiła? No to co wszyscy. Codziennie coś innego. Ale był taki właśnie okres, gdzie dwa razy uniknęłam śmierci. To było jak pierwszy to było jak byliśmy, bo to codziennie prawie była inna praca, innego rodzaju. Wychodziłyśmy właśnie z tego lagru. To co ja mówiłam tam na tym, że ta odezwa do nas przyszła. Stroje powiedziałka. Rozbieraj się, powiedziałam. Ale potem jak przyszliśmy na kopalnię, to nas zawsze były brygady, prawda? I te brygady przedzielali różne prace. I był taki właśnie okres, że ja byłam na tak zwanej ścianie i jak górnicy wysadzali ten węgiel, to my się czekały z łopatami i potem jak był odstrzał i potem się rzucało ten węgiel na taką rynę, którą to szło do wózków. No i oni mieli obowiązek nas powiadamiać, kiedy będzie ten odstrzał, żebyśmy uważały. No ale stoimy z tymi łopatami. Ja tak podparłam się i stoję. Na razie się nic nie dzieje. Nagle jak gruchnęło. Aha, jeszcze zanim ja właśnie tak stałam, już się nudziłam, bo nic się nie działo. A mnie rozdzielało nas tor taki, gdzie wózki podjeżdżały. I tam stały koleżanki moje. I ja tak przeszłam przez te szyny do nich. Tam stanęłam koło nich. I w tym momencie wybuch taki straszny, ciemny dym, wszystko. I jak ten dym opadł, ja się patrzę, a tam, gdzie ja poprzednio stałam, tak olbrzymi głaz spadł z sufitu, było mnie tam na placu chyba zgniotło. I tak sobie pomyślałam, no chyba mam żyć, bo jeżeli coś takiego mnie spotyka. A drugie takie właśnie przeżycie, które miałam, to właśnie ten spus, ponieważ ta praca się zmieniała tam codziennie, coś innego. I pamiętam, że byłam wtedy na tym uczastku tak zwanym, czyli trzeba było pchać te puste wagony do takiego punktu, gdzie oni szczepiali razem. I ja też stałam właśnie, czekałam, a tam w ogóle było, tam nie było oświetlenia żadnego w kopalni, tylko po ciemku to się wszystko odbywało. Miałam właśnie z punktu, gdzie te wózki stały, miałam przetoczyć do miejsca, gdzie one były szczepiane razem i tam do na ścianę włożone. No i ja tak po prostu myślę sobie, jak to pchać, to ciężki taki wózek, chociaż pusty jest.
No ale pcham, wreszcie czuję, że ten wózek zaczyna sam jechać. Więc ja wskoczyłam z tyłu na to obramowanie takie, które tam było na dole i jadę po cienku, ale taki straszny jest huk tego wózka, bo to pusty i żelazny cały. I w pewnym momencie ktoś jakby mi tak jakoś, takie przeczucie czy co, ja się tak obracam, bo ten wózek coraz bardziej zaczyna jakoś tak zwalniać i tak czuję, że ten pagórek się już kończy. Widocznie dojeżdżam do jakiegoś punktu, gdzie te wózki stoją. I obejrzałam się do tyłu i patrzę, że mnie dogania wózek taki rozpędzony. I jak tak w ostatnim momencie z tyłu wózka uskoczyłam w bok, a ten wózek jakby dobił do tego mojego takim hukiem okropnym. Ja jeszcze nie oprzytomniałam i szedł taki górnik Rosjanin i tak stanął, a on miał lampę i on to widział. I tak stanął i mówił, "Što mi, sumasasz mi, znaczy zwariowali mi, dzieci posyłają, to już dzieci posyłają." Droga pani Janino, bardzo, bardzo dziękujemy. Tych kopalni nie zapomnę, bo to zawsze trzeba było normy wykonać, a niegdyś nam się nie udawało wykonać. I pamiętam jeden dzień to był taki, że musiałeś wynosić paczki z dynamitem od wagonów do magazynu. To też trzeba było kawą przejść drogi korytarzami na ramię. Droga pani Janino, proszę nie opowiadać o dynamicie, tylko jeżeli już, to przypomnieć tą historię, kiedy pani naprawdę coś ciężkiego dźwigała pod okiem wizytującego kamieniołom, bo to już w kamieniołomie było NKWD-ście. 17-letnia dziewczyna w kamieniołomie. No bo to było jeszcze właśnie ten to było nie w kopalni, tylko różne były prace. Był okres, że były kamieniołomy. Nasi mężczyźni tam łupali te kamienie, a kobiety, dziewczyny, to przeważnie młode były, myśmy to musiały nosić i układać w taki stosy, które potem mierzyli, czy norma była wykonana. I pamiętam, że tak chodziłyśmy od tego miejsca, gdzie te kamienie brałam i to tak trzeba było dosyć karło przejść z tym kamieniem. I nadjechał samochód, taki łazik, i wysiadł naczelnik, taki kawodzista, i tak stanął, jeszcze tak pamiętam, się rozkroczył i stoi tak i obserwuje, jak my pracujemy. I ja akurat niosłam kamień i musiałam koło niego przejść, a on mówi, zatrzymał mnie, stań. Nie stanęłam. Brosia, to rzuć ten kamień. Mówię, bierę to. Pokazuje mi taki ogromny kamień, który leżał tam. I ja sobie się przyszłam, nie dam rady. A moje koleżanki widziały, które ja się nie bierz tego, bo się obrabiesz, nie bierz tego. A on stoi, bierę i no to ja muszę sobie tak jak cholera, jak ci pokażę, że ja potrafię. Wzięłam ten kamień, a myślałam, że wszystkie wnętrzności ze mnie wyjdą i tak trzymałam go przed sobą i przeszłam koło niego tak dumnie. Jeszcze nie widzieli. I tak szłam, a czułam, że mi łzy tak lecą. Nawet nie wiedziałam, że ja płaczę. Nie płakałam, tylko jakieś takie te łzy. I tak przeszłam koło niego, a on tak się popatrzył na mnie. Widocznie go sumienie ruszyło, bo ja ten kamień zaniosłam, a on wsiadł w ten samochód, od razu i podjechał. Pani Janino, bardzo dziękuję. Pan dr Józef Pysz w chwili zesłania miał lat 15. Może pan doktor tego nie powie, ale tak to było przecież. Najpierw został aresztowany jego ojciec. Okazało się, miał ponad 50 lat. Uważali, że nie nadaje się
do pracy, ale liczba musiała się zgadzać. Po paru dniach przyszli, zabrali obu synów, między innymi pana Józefa, który jest z nami. Panie Józefie, jak dziecko 15-letnie przeżywa taką katorgę i co zostaje na całe życie? Tutaj pani kończąca Rzewczyńska mówiła, że to zostaje na całe życie, ona nie potrafi zapomnieć. Na pewno tak, zwłaszcza, że miałem okazję przypominania sobie. Coraz to były różnego typu przypomnienia. Natomiast przeżycia 15-latka były okrutne, zwłaszcza, że ja pochodziłem ze wsi, z rodziny bardzo obfitej, bo 10 dzieci było w rodzinie. Przypomnijmy skąd? Kozy pod Bielskim Białą. Wspólnie z bratem byłem wywieziony przez areszt w Bielsku Białej, następnie przez Nowy Sącz. I tamże w tym Nowym Sączu podejrzewam, a może nawet nie podejrzewam, a prawie, że jestem przekonany, że celowo nas rozdzielono. Brata ze mną. On miał 17 lat, ja 15 lat. Pamiętam taką dramatyczną sytuację, kiedy w ostatniej chwili, kiedy wywołali nazwisko nasze, okazało się, brata wywołali do dalszego marszu, on mi w tym momencie podrzucił kocyk, który mieliśmy wspólny na jego kocyk. I to mnie uratowało w dużym stopniu. Jego doprowadziło do nieszczęścia, jako że był chłopak po przebytej chorobie reumatycznej. I tam po 5 latach pobytu po pracy w kopalni wrócił wykończony zupełnie zdrowotnie i po 3-4 latach zmarł w wieku 27 lat. Ukończyły, najpierw ukończyły politechnikę, ale to abstrahuję. Natomiast cały czas pozostałem wtedy sam wśród ludzi zupełnie nie wykazujących najmniejszego współczucia. Nikt się mną nie interesował. Byłem pozbawiony parasola ochronnego, jak stanąłem w fartuchu mamy, bo to pewno w tym wieku człowiek by najchętniej się pod tym fartuchem schował. Tymczasem traktowano mnie jako dorosłego. Musiałem pracować na równi z innymi. No i egzekwowano to stricte ode mnie. Także ja szczególnie to dramatycznie przeżyłem i uważam, że te przeżycia tam to nie były. Najgorsze te przeżycia człowieka to były te przeżycia wewnętrzne, te w psychice. I one pozostają u człowieka na zawsze. I niemal co noc odtwarza się człowiekowi, jak w filmie, cały ten proces, który przeszedłem na tym zesłaniu. Pracowałem w łagrze. Były takie systemy, że łager wtedy odstępował swoją siłę roboczą i niewolniczą do innych zakładów pracy państwowych i w ten sposób trafiałem 3 do sowchozu. Pracowałem głównie na roli przez 12 godzin dziennie. No, ja to oczywiście opisałem w swoich wspomnieniach wszystko i sądzę, że utkwiło to w mojej pamięci na zawsze. Jedyną osobą z bohaterów naszego filmu. Dziękuję bardzo, panie Józefie. Pan Józef też 15 lat wystarczyło, żeby być na Syberii. Jedyną osobą dorosłą, która trafiła na wschód, był pan Stanisław Białożyt, żołnierz gdyńskiej brygady AK, pseudonim Brom. Dlaczego Brom, zapytałem? Myślałem, że może to coś z medycyną. Nie, z fotografią. Te zdjęcia AK-owców, które widzimy w filmie, to jest dzieło pana Stanisława, który przemycił do obozu aparat fotograficzny i potrafił potem te zdjęcia z obozu przemycić również na zewnątrz. Nie wiem, czy pan Stanisław będzie chciał o tym opowiadać. Ja powiem może tak oględnie, bo zapytałem, jakim cudem pan przeszedł przez tę kontrolę. Zawiesiłem aparat między nogami, wiedziałem, że tam chyba sprawdzać nie będą. Widać, nie sprawdza. Proszę szerzej chciałem to powiedzieć. Dostałem zezwolenie od mojego porucznika wykonywania zdjęć w swoim oddziale, tam gdzie służyłem. No to rozbroili nas. 10 tysięcy chłopaków zmobilizowanych
normalnie na koncentracji wszystkich oddziałów wileńskich pod Wilnem i zgoniono nas pod strażą do Miednik Królewskich. No i ten aparat miałem, no, ze sobą miałem. Około 7 klatek zrobiłem zdjęć w swoim oddziale, stąd one tutaj pojawiły się na ekranie. No ale kilka klatek zostawiłem i zrobiłem te zdjęcia i w samych Miednikach. Zdjęcie 5 zdjęć. No tam były widoczne, tam były, widzieliśmy, no, baraki końskie. Tam konie stały kiedyś. Te baraki były przeznaczone dla nas, żeby nocować. To lato było. Gorąc, upał. Każdy szukał miejsca na świeżym powietrzu. I tam było też jedno takie zdjęcie, ono znalazło się nawet później w niektórych opracowaniach, w książkach, beczka, namiot, płata jakaś. Chowaliśmy się w cieniu, do cieni. Ja występuję jako kucharz w jednym miejscu, czyli mieszam w kotle. Autotny ps był przy aparacie, mogłem zrobić takie zdjęcie. Kilka tych zdjęć zrobiłem. Błonę naświetloną skręciłem do odpowiedniego papieru. Nie naświetliła się. I problem był przerzucenia poza obóz. No, kochana matka 40 kilometrów dotarła do nas, a było nas trzech braci. Oni zmienili nazwiska na Wierzchnińskie, ja jeden zostałem jako Białoruś. I poprosiłem, żebym mógł wyjść poza teren po to, żeby swoją koszulę dać do odwszania. To był taki wóz dezynfekcyjny. No i tam mieszało się ubrania, a matka czekała u wyjścia i trafiła za mną razem. Ten film wręczyłem mamie i poprosiłem, żeby oddała to koledze Witek Butkiewicz, mieszkający też w Langwarowie, w tym samym miejscu, w tej samej miejscowości. Matka to zrobiła, nas wywiedziła na naschód i kiedy powróciłem do matki, do Oświęcimia, rodzinna wieś Chropyń, matka mi oddaje klisze na siebie jako negatywy tych zdjęć. No, w takim razie zrobiłem pozytywy. Zainteresował się tymi pozytywami profesor Ginko. Zainteresowali się nimi, dlatego te zdjęcia były w tym filmie. Znajdują się w niektórych opracowaniach historycznych, nie podpisane tam. Nie przywiązywałem żadnej wagi, że to ja robiłem. Chodzi o to, żeby trafiło to normalnie w świat. Stąd te zdjęcia tam się ukazały. Dlatego, że no, ja to matkę nie robię. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Tak. Chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Rozbrojono nas, ma się rozumieć, na koncentracji. To Państwo z lektury możecie sobie przeczytać, dowiedzieć się. Jest dosyć dużo opracowań. Ale zmuszono nas w Kałudze do złożenia przysięgi na wierność Związkowi Radzieckiemu. Chciano nas zwerbować do armii Beglinga. Nie udało się. Odmówiliśmy przysięgi w obecności gwardii
pułkownika Jermołowa, sztandaru pułkowego, no i orkiestry dęty, która tam stała. Kazano wyprowadzić sztandar. Nas następnego dnia zaprowadzono do łaźni. Oddaliśmy swoje umundurowanie, które było no, prawie żołnierskie. Dali łachy i wywieźli na wschód. Moskowska oblast, Korobowski rejon, Patrzowy i oddzielenie, Średniaki, Patrzowy Jaszyk, 14. Taki adres był i stamtąd mieliśmy różnego rodzaju korespondencje, informacje z tej miejscowości, gdzie skąd pochodziliśmy. Lanwarów, 18 km na zachód od Wilna, a między innymi dwoma miastami, takie miasteczko, stacja kolejowa Jagiellonów, która nazywała się Ponary. To jest Oświęcim północny pod Wilnem. Cóż jeszcze? Jeszcze trzeba jedną rzecz wspomnieć i tu bardzo dziękuję za tą minutę ciszy, bo w jednej ziemiance zagrały skrzypce. Ktoś pięknie zagrał na skrzypcach. Okazało się starszy chłopak ode mnie. Usłyszał to starszy lejtnant Bułatow i zainteresował się nim. Okazuje się, że on te skrzypce na wsi w Borminie zakupił za 10 dolarów. Przepraszam, za 10 rubli. Za 10 rubli. To właśnie na drodze. I tenże lejtnant zaproponował mu stworzenie kółka artystycznego tam w tym naszym obozie. I rzeczywiście okazało się, że ten chłopak to jest absolwent szkoły muzycznej z Wilna, a z nazwiska to jest Henryk Czyś. Muzyk, dyrygent w Bydgoszczy, no wysokiej klasy, artysta występujący na różnych później scenach na świecie. Panie Stanisławie, musimy niestety, przepraszam bardzo, kończyć na tego. Już kończę. Ale muszę wspomnieć jeszcze o innych artystach, którzy śpiewał operę z opery Halta pana Tadeusza Minka, no synowi podpowiedzi. Gilię, tak. Pana Tadeusza Minka pięknie śpiewał arię z opery Halta. Polsankę pięknie śpiewał dla swojej córki, którą musiał pożegnać w dniu urodzin, kiedy nas rozbrojono. Bernarda Ładysza, też Państwo słyszeli, chyba też był, on ocierał się więcej o kuchni, ale też w jakiś sposób uczestniczył w tym. I jeszcze jeden pan, o którego muszę wspomnieć, to jest Stach Lenartowicz, drużynowy naszej drużyny harcerskiej z Danwarowa, który wystąpił na scenie w charakterze bajadery. Tutaj miał stoszki. Tak, ja myślę, że akcent bajadery musi zakończyć już jakby tę wypowiedź. Szanowni Państwo, dziękuję organizacyjne, jak i tak, że ze względu do sukcesu muzeum zamykamy o 20, no niestety zmusza nas do zakończenia. Ja chciałem podziękować naszym ekspertom, pani profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz, pani profesor Joannie Januszewskiej-Jurkiewicz i oczywiście panu
Adamowi Kurowi. Chcę podziękować pani dyrektor Alicji Pnas za to, że nas ugościła. Chciałbym, żebyście państwo uroczyście podziękowali w tym dniu zmartwychwstania, jeśli mogę użyć tak tego sformułowania, wszystkim bohaterom tego filmu, którzy są z nami i tym, których już nie ma. Oklaskami. Na przyjęcie. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że uda nam się znowu spotkać.